Dzień dobry. Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać przy wprowadzaniu do obrotu wyrobu budowlanego, jest informacja dotycząca rozporządzenia REACH. Rozporządzenie to dotyczy substancji mieszanin wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. Jeżeli nasz wyrób jest substancją lub mieszaniną i podlega pod to rozporządzenie, będziemy zobowiązani do dostarczenia dodatkowego dokumentu oprócz deklaracji właściwości użytkowych, czyli karty charakterystyki. Dodatkowo, jeżeli nasz wyrób zawiera składniki zawarte w rozporządzeniu 1272/2008, będziemy musieli go zgodnie z tym rozporządzeniem prawidłowo oznakować. W przypadku, gdy podejrzewamy, że nasz wyrób ma konsystencję lub może być mieszaniną lub substancją, zawsze skontaktujmy się z dostawcą naszych komponentów, podzespołów, elementów, tudzież składników tego wyrobu w celu uzyskania dokładnych informacji na temat ich składu. Dziękuję za uwagę.